Zbliża się godzina 12. Na specjalne popielgrzymkowe wydanie faktów zapraszam ja. 32. Pierwsza pielgrzymka ze Stalowej Woli na Jasną Górę 12 sierpnia weszła przed tron jasnogórskiej pani. Wejście rozpoczęła grupa świętego Michała Archanioła. Na spotkaniu popielgrzymkowym grupy świętego Michała były tłumy. Za chwilę relacja naszego dziennikarza. Za rok widzimy się znowu, powtarzają pielgrzymi. Wybiło południe. 32. Pierwsza pielgrzymka ze Stalowej Woli weszła 12 sierpnia na Jasną Górę. Jest ona częścią pielgrzymki diecezji sandomierskiej. Jako pierwsza na Jasną Górę weszła grupa świętego Michała Archanioła. Prowadzona jest ona przez księży ze zgromadzenia właśnie świętego Michała Archanioła, księży Michalitów. Pielgrzymkę ze Stalowej Woli otwiera grupa świętego Michała, licząca 135 pielgrzymów. Pielgrzymi podążający do tronu Czarnej Madonny pochodzą z parafii Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli, parafii dekanatu niżańskiego z Warszawy, Tarnobrzega, Kłyżowa, Marek, Bojanowa, Stanów. Przewodnikiem grupy świętego Michała był ksiądz Radosław Król z parafii Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli, a wspierali go kapłani ksiądz Andrzej Żarkowski z parafii błogosławionego Michała Kozala w Gnieźnie, Jan Juszko z parafii Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli oraz ksiądz Paweł Byczek z parafii Trójcy Świętej w Bogorii. Wielką pomocą w grupie byli klerycy Paweł Długosz, Mariusz Kopacz, Aleksander oraz Rafał. Pomagali kapłanom oraz pątnikom w modlitwie. Byli również odpowiedzialni za organizację noclegów i obsługę techniczną grupy. Najmłodszym pielgrzymami tej grupy byli Anna, Aleksander oraz Jakub, a najstarszy brat Roman Cieśliński, liczący 66 lat. Najwytrwalszym pielgrzymem, który przybył w pierwszej pielgrzymce na Jasną Górę po raz 32, był brat Roman Cieśliński. Szczególną intencją grupy w czasie pielgrzymowania było dziękczynienie 10. rocznicę beatyfikacji błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza z prośbą o wyzwolenie z nałogów, o uzdrowienie fizyczne i duchowe i przebłaganie za grzechy narodu polskiego, za grzechy zgorszenia. Z wielką radością grupa powitała Maryję, do której wędrowała przez 9 dni w ogromnych upałach. Grupa świętego Michała przygotowywała również oprawę muzyczną oraz lekcje podczas mszy świętej na zakończenie pielgrzymki. Zobacz świat z tej strony. www.rmf24.pl. Dzień po zakończeniu pielgrzymki grupa świętego Michała spotkała się wspólnie, aby podzielić się swoimi wspomnieniami z trudu wędrowania na Jasną Górę. Na spotkaniu zebrało się bardzo wielu pielgrzymów. Rozmawiał z nimi nasz reporter, kleryk Paweł. Ja jestem ogromnie zaskoczony taką liczbą pielgrzymów. Nie spodziewałem się aż takiej frekwencji. A czy za rok pójdziesz na pielgrzymkę? Ależ oczywiście. No chyba, że wyjadę z Polski, czego na dzień dzisiejszy nie planuję. Co w sposób szczególny podobało Ci się na pielgrzymce? Nasi kochani kwatermistrzowie! Noclegi były wyjątkowo cudowne. Nawet stodoły nabrały bardziej komfortowego znaczenia. Spotkanie popielgrzymkowe odbyło się w jednej z pizzerii stalowowolskich i trwało dość długo, ponieważ czas przyrządzania potraw był mocno rozciągnięty. Wszyscy pielgrzymi zgodnie powtarzają, że za rok spotkają się na szlaku prowadzącym na Jasną Górę. Z pewnością będą organizować również wspólne spotkania w ciągu całego roku. To wszystko w tym wydaniu faktów. Na kolejne zapraszam już za rok podczas 33. pierwszej pielgrzymki ze Stalowej Woli na Jasną Górę. Od 4 do 12 sierpnia 2016 roku. Radio, muzyka, fakty. RMF FM.